Cześć, z tej strony Farrell, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, wczoraj miała miejsce aktualizacja 9.21, której dodano nową wybuchową broń. A mowa tutaj o granatniku na granaty zbliżeniowe. To nie podkowa ani granat, ale odległość też jest ważna. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie, jak daleko strzela i postaramy się zrobić najdalszy frag z tego granatnika. Zobaczymy, jakie ma pole rażenia oraz jak działa na poszczególne struktury. Ale zanim zaczniemy dzisiejsze testy, chciałem ogłosić Wam coś bardzo ważnego. Z okazji Days of Play firma Sony chce podziękować całej społeczności PlayStation za jej wyjątkowy wkład w rozwój marki przez ostatni rok. Dlatego od 7 do 17 czerwca czeka na Was masa promocji na konsole, akcesoria do konsoli oraz wszystkie gry wydane przez Sony Interactive Entertainment. Oczywiście link do promocji macie w opisie tego filmu. Sprawdźcie sobie, może coś Was zainteresuje. Ja na przykład z promocji już skorzystałem i sprawiłem sobie taką konsolę. Limitowaną edycję Days of Play. Teraz chciałem Wam przedstawić, jakie mniej więcej na Was czekają oferty. Jak widzicie, jesteśmy już na stronie Days of Play. Właśnie rozpoczęło się 11 dni niesamowitych okazji, których nie można przegapić. Obejmują one konsole PlayStation 4, pakiety PlayStation VR, gry na PlayStation 4 w obniżonych cenach, kontrolery bezprzewodowe, zniżki na PlayStation Plus i wiele innych atrakcji. Sprawdźmy sobie, jak wyglądają promocje. Jak widzicie, limitowana wersja konsoli już od 1299 zł. Jest to naprawdę bardzo fajna konsola, ponieważ jest wersją limitowaną Days of Play. Więc jeżeli ktoś lubi takie rarytasy, po prostu limitowane wersje, no to jak najbardziej polecam. Mamy tutaj pakiet PlayStation VR Mega Pack, ceną już od 999 zł, gdzie normalnie taki pak kosztuje około 1300, więc jest tutaj spora przecena. PlayStation VR Starter Pack, cena już od 899 zł. Ten drugi zestawik jest chyba o stówkę tańszy, o ile się nie mylę. Mamy również w przecenie kontrolery bezprzewodowe DualShocki już od 179 zł, limitowana edycja zielony, biały oraz czarny zwykły. Jeżeli ktoś potrzebuje kupić nowego pada, ponieważ ma tylko jednego, to może sobie kupić na przykład wersję limitowaną w standardowej cenie, więc to jest naprawdę bardzo fajne. W końcu doszliśmy do gierek. Jak widzicie, niektóre z największych i najlepszych tytułów są również w przecenie. Gry takie na przykład jak Days of Gone, Spider-Man czy też God of War, więc koniecznie skorzystajcie z okazji, jeżeli jesteście fanami tych gier. A ja teraz muszę sobie coś znaleźć na PlayStation VR. PlayStation VR, przydałaby mi się jakaś gierka sportowa, żebym mógł na przykład sobie porywalizować razem z Justyną. Zobaczmy, co mają tutaj ciekawego. O, ja już swoją gierkę znalazłem. Jest to gra sportowa Everybody Golf, gdzie wcielamy się w rolę golfisty. No jestem mega ciekawy, jak będzie wyglądało całe pole golfowe grając na PlayStation VR. W sumie sprawdźmy to, czy jestem w stanie tak samo daleko uderzyć na polu golfowym, jak strzela nowy granatnik na granaty zbliżeniowe. Okej, moi drodzy, jesteśmy na polu golfowym. Zobaczcie, jak to wszystko przekozacko wygląda. Jaką mamy ładną asystentkę. Tutaj mamy pokazane, jak mamy strzelić, uderzyć dokładnie. Dołek jest tam. Okej, na trybunach nikogo nie ma, więc nie ma wstydu. To co? Próbujemy. Próbujemy. Ale szpetardzińska! Zobacz, prawie ptaka ściągnąłem. Woo! Bunkier. Okej. Zmieńmy kąt nachylenia trochę. Kija. Piłeczkę i... Poszła. Do góry, tak trochę ją podbiło. Ładnie naprawione. No jak? Fairway. Ja wiem, o co chodzi. Ja wiem, o co chodzi przecież. Ok, i teraz patrzcie. O, pięknie. Green. Stój. Nie, fairway jeszcze. Dobra, teraz będzie green. Uwaga! Czwarte uderzenie lekko. Aj, za mocno. Za mocno ją podbiłem, źle kij ustawiłem. Spoko, przykładamy się teraz. Uwaga, patrzcie. Leci. Nie! Tyle od dołka. Najgorzej, no. Tylko spokojnie. Woo! Piękny strzał. Okej, widzowie, kolejny dołek. Postaramy się teraz trafić w tą świnię, co tam jest. No właśnie. Co ona tu robi? O kurde. O bracie! Widziałeś? Prawie mi nogi przejechała. Oh my gosh. Uwaga. Poszła w górę. Nie no, granatnik nie ma szans dzisiaj ze mną. Jestem za dobry. Teraz będzie, patrzcie, jak leci. Jest na fairwayu. Fairway, nice. Patrz. Stój. Nie, tyle? Jest na fairwayu. Kurczę, najgorzej. Siódma
Stajemy prosto. Może spróbuj ją putować. Nie, no nie wierzę. Wylądowała bardzo blisko. Warto byłoby ją wbić. Warto, warto. I... O! Żartujecie sobie. Powiem wam, że jak na pierwszy raz w golfa, dobrze się spisałem, tylko ta świnia mnie troszeczkę wystraszyła. Ale teraz sprawdźmy, jak daleko strzela nowy granatnik. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Admiros, siemanko. Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam. I dzisiaj razem z Admirosem będziemy testowali zasięg nowej broni wybuchowej, czyli granatnika na granaty zbliżeniowe. Nie wiem, dlaczego nazywają się zbliżeniowe. Zobaczmy na samym początku, jak to strzela, bo jeszcze z tego nie strzelałem. Ej, to ma w ogóle... Zuma. No poka. To ma zuma w ogóle. Wow. Ej, to się odbija. Ale ja w ogóle nie rozumiem zasady działania tego. Przecież to powinno się przykleić do jakiejś chyba... To się przykleja do ściany? Czekaj. Sprawdź, może... Nie. Odbija się tylko. Ale... Ej, weź postaw tak ściany, żeby na przykład odbijało się lewo, prawo. To będzie fajnie wyglądało. Dobra, ej, ale to jest dla mnie mega dziwne. Widzowie, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej nowej broni. A nie, patrz, raz się tylko jakby, raz się, dwa razy może się odbija, raz, dwa, trzy, no i niszczy, kurde, trzy razy, powiem ci, że spodziewałem się czegoś lepszego, ale okej, dzisiaj z Admirosem zobaczymy sobie, jak daleko taka broń strzela, bo jak widzimy, patrz, strzelę w niebo. No ale daleko poleciało. Stary, zobacz gdzie to leci w ogóle, ja się, to wybuchnie w powietrzu czy co? Nie wiem. Aha. Okej, okay, Admiros stoi na 100 metrze. Zobaczymy, czy RPG doleci do 100 metrów. Dajesz. Przyjmij to na klatę, kurczaku. Wal. Równo 100 metrów. Okej, okay, teraz sprawdźmy, czy RPG sięga na 200 metrów. Okej, okay, Admiros. Kurczaczku, drogi. Łap. Łap, łap póki gorące. Jezu, jak daleko? Myślisz, że doleci, czy nie? Powinno dolecieć chyba jeszcze. Do 200 dolatuje, mi się wydaje. 121. No. Czyli w sumie 200 metrów na pewno, bo dostałeś damage. Okej, okay. Spylaj na 300. Zaznacz sobie scrollem tutaj na moją tą ścianę. I jak będziesz się cofał, będzie ci liczyło metry. Okej, okay, jak widzimy, Admiros jest na 300 metrze. Będziemy teraz próbowali go trafić z RPG. No, jestem ciekaw, czy doleci, bo wiemy, że w pewnym momencie RPG po prostu wybucha. Sprawdźmy, przy którym to metrze następuje. Dobra, widzę go, leci. Leci, leci. No tak już jest przy 200 i uwaga. Ej, ty, ty doleciał. Dostałeś, jak widać. Dostałem. Okej, okay, 290 metrów zaliczone. To gdzieś tutaj było. No to teraz czas postarać się zestrzelić Admirosa z 400. Let's go. Okej, okay, Admiros, ledwo cię widzę na tym szczycie. Okej, okay, dwójeczka, RPG. Ja tu tańc kurczaka robię. Dobra. Tańcz kurczaczku. Ja trochę podbiegnę bliżej, żeby było lepiej widać, zanim ta rakieta doleci. I uwaga. Co się stanie? Co się stanie? Uwaga. Ty, no jest coraz bli... O! Jednak nie, no. Okej. Okay. Okej, okay, leci. Sprawdźmy. 304 równometry, tak? Do Admirosa, no. 304. O, no i dostałeś. Okay, trafiła mnie. Trafiła, okej. Okay. W takim razie możemy się cofnąć do 315, sprawdźmy. Okej, okay, Admiros, łap póki gorące. Dawaj, a byłoby śmiesznie, jakby tuż przede mną wybuchło to. Tak przed nosem, nie? No. Przed dziobem, w twoim wypadku przed dziobem. Okej, okay, leci. I... Patrz! No, powiem ci tak, ze 10 metrów do przodu i mnie strącisz. I uwaga, uwaga, uwaga! No, no... O, uwaga! Nie! No, jeszcze z 10 metrów. Naprawdę? Naprawdę. Nie no, 305 chyba żeśmy mieli zaliczone, czy nie? Nie no, wydaje mi się, że nie. No dobra, zobaczymy teraz. Okej. Okay. Okej, okay. Tak jest, 304 trafiłeś. Zaliczone. Dobra, Admiros, testujemy teraz granatnik. Jest.
Zobaczymy jak daleko. Dobra, stój tu po prostu. A cię zabuduję ładnie, o! Dobra, okej. Kurczaczka zabudujemy. No i polecę. Dawaj, kurnik mi zbuduj. Dobra, możesz sobie dać daszek jak chcesz. Okej. I sprawdzimy czy doleci. Czaj. Ej, coś leci, ja robię tanie. Nie doleciało. No jeszcze dwa kroki. Dobra. O! Okej. Czyli 68 metrów bije granatnik. Okej, RPG 304. Dobra, wiemy. Teraz czas na Quattro Lancera, który dawno... Wow, ta to będzie miała zasięg. Została wycofana z gry, ale... Generalnie lubiłem tą rakietnicę. Okej. Admiro, stań tam, gdzie byłeś w kurniczku, kumplu. Dobra, tylko muszę sobie kurniczek naprawić, wiesz, bo trochę się popsuł. Okej. Poleciały trzy sztuki. O kurde. Bój się Jeden Boga. Jeden w kurnik? Ty no. Rozwaliłeś mi kurnik. Dobra, zaceluj w to samo miejsce. Dobra, to dawaj na kurnik. Tam gdzie wybuchły, to stoję w tym miejscu dokładnie. Poleciały cztery. Lecą. O było? 236, okej. Idealnie w kurnik. Czyli 236 RPG. Co klasyfikuje go na drugim miejscu. Teraz przyszedł czas, moi drodzy, na najnowszą broń, która jest w ogóle dla mnie mega dziwna. Celownik z granatnikiem. O, kura poleciała na niebie jakaś, patrzcie. Latający kurczak. Dobra, leci, goń ją. Ja to jestem gotowy na nią, gdzie ona jest? No nad tobą. Nad tobą. To... Zniknęła mi. Zniknęła. W tym miejscu, w którym wylądowała, to stoję. Dobra. Leci. Powiedz, czy ten pocisk jest bliżej, czy dalej. To ewentualnie wyżej podniosę. Dostał! O. Ała. Wiesz co, wylądował dosłownie przede mną. Dostałeś w głowę, mordo. Ale raz się odbił od ziemi. Dobra. Ale lecą. Ej, mega celne w sumie. O! 391. Wow. 391 metrów, moi drodzy, bije nowa broń. Z pewnością, jakby ktoś się jeszcze uparł, te parę metrów mógłby wycisnąć. Ale ja teraz jestem mega ciekawy, czy da się wystrzelić kogoś na tej rakietnicy. Dawaj, let's go. Okej. Wcelowuję się. Okej. Dawaj do góry. Zapraszam pana kurczaka. Ej, było, nie? Przez chwilę jakby. Tak. Ej, znowu, czekaj, dawaj wyżej. Zrobimy to inaczej. Zrobimy tak, o. O, i ty będziesz stał na krawędzi rampy. I powinno ci jakoś tam troszeczkę powinieneś troszeczkę pofrunąć. W końcu nauczymy kurczaczka latać. Dawaj. Dobra, odbił się do tyłu. Nie, rozwali nam rampę, na szczęście nie. Aha, ty spadłeś. Spadłem, wiesz co, zsunąłem się. Dobra, jeszcze raz. O, znowu troszeczkę. O! Nie, po prostu cię zepchał jakby, nie? Tak, on po prostu mnie przesuwa troszeczkę, a nie mogę na nim stać. Kurczę, szkoda. Także, moi drodzy, jeżeli wam się uda polecieć na tym nowym granatniku, nagrajcie to, ja to z pewnością pokażę na odcinku. Ja tobie, Admiros, mega ślicznie dziękuję za dzisiejszą pomoc, mega fajnie się bawiłem. Spoko. Nie zapomnijcie wbić... taniec kurczaka na Okej. A wy nie zapomnijcie wbić na kanał Admirosa, do którego link znajdziecie w opisie. A jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, jak wykorzystać nowy granatnik, piszcie w komentarzu. Nie zapomnijcie wpisać kod FARAL w sklepie Fortnite. Bądź to sprawdźcie, żeby wam się przypadkiem nie zresetował. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, hej!